Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym widzowym odcinku z gry Fortnite. No i słuchajcie, jeśli teraz zastanawiacie, czemu jest Fortnite? No, słuchajcie, no. Była tam króciutka przerwa, nie wiem ile tam dni w sumie minęły, ale no kurde, pomyślałem, że no jednak no nie wytrzymam bez tego Fortnite. Słuchajcie, ja ostatnio gram praktycznie Fortnite'a, bo się niestety wciągnąłem, dlatego że chcę ten karnet zasrany w wizji, no wiecie jak to jest. No i wiecie, niedługo nowy sezon będzie, to 10 marca się kończy, jest to niby piątek, będzie po 12. Zobaczcie, ja już level wbiłem sobie. Nie wiem ile miałem w tamtym odcinku, chyba ze 40 coś. A ja pamiętam, miałem jakiś 25, no, miałem 20, pamiętam, miałem 20 level miałem nawet, nie? Także szybko ten level trochę wbiłem. No i słuchaj, dzisiaj wyjątkowo zagrałem na parzanki, bo na parzanki idzie mi strasznie lepiej ostatnio. Ale czemu powód jest tego? No słuchajcie, po pierwsze no, gram Fortnite'a teraz praktycznie, więc nie chciałbym ciągle wychodzić z tego Fortnite'a, żeby coś innego nagrać w sumie. Więc dlatego też nagrywam Fortnite'a. A po drugie też no, pomyślałem, że wrócę. No powiecie, ten kanon chcę też bić ogólnie. Więc no wiecie, pomyślałem, że wrócę. No i pomyślałem, że na jakimś widzę, wiecie, odcinkami ze serii News, Season News, ale może pod koniec sezonu będzie dopiero, bo na razie mało jest informacji. Ale jeżeli chcecie jakieś odcinki, pokazywać wam informacje, no to wiadomo, będziemy nagrywać pewnie. No i tam jest tyle nowych informacji, że nawet o nim mówiłem teraz, wiecie. Bo no, nie wiem ile z tego z rozdziału było no, odcinku, widzę, na pewno mało widzę, no. Ostatnie odcinki, kiedy było po 60 odcinków z gry, to naprawdę ostatnio było mniej. Już w tym wrześniu mniej więcej już robiliśmy tak, żeby było Fortnite jak najmniej na kanale i w sumie się na razie udało, bo rzadko był Fortnite na kanale w sumie i mi się pomógł, przynajmniej wywiązałem się z tego, bo to miałem uzależnienie takie, że no chciałem zrobić ciągle Fortnite'a i do tego. A teraz nie mam tego uzależnienia, także nie będę wrzucał codziennie Fortnite'a, ale myślę, że teraz będzie troszeczkę więcej będzie tego Fortnite'a, no zobaczymy. Albo wrócimy do Fortnite'a, zobaczymy ile będzie wyświetleń, jeżeli znowu będzie tak mniejsze w ilością, to wiadomo, znowu zrobimy przerwę, ale zrobimy taką przerwę co tak co 3 dni, albo co 5 podaje, że nawet, nie? Tak, teraz Fortnite co 2 dni będzie się pojawiał co 3 dni max, a jak będziemy do osoby wyświetleń, no wiadomo, co tydzień będzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc no. A teraz grałem praktycznie Fortnite'a, po prostu ten zasadny kanet bić, także na tego nagrywam Fortnite'a. I pomyślę też, że to może być fajna frajda, pomyśleć coś tam o nagrywce. A tam przerwa była niewielka, myślę, tam 2 tygodnie, nawet raczej mniej, niż tydzień chyba max, nawet i mniej. A druga sprawa, no to słuchajcie, niedługo wruszamy z kanałem Christian Mobile, także niedługo będą tam nowe odcinki. No tak się mój kanał nazywa drugi Christian Mobile, możecie wpisać, albo wkleję wam linka w opisie, to się nazywa Christian Mobile ten kanał. No i tam mamy, i tam będą różne gierki takie telefoniczne, na telefon bardziej, nie? Głównie na telefon będą. Także zapraszam na ten drugi kanał. I tam była przerwa ogromna, tam nawet chyba miesiąc nie było, tylko nawet 2 miesiące może nie było, także no nie wiem. A nawet 2 miesiące może było nie być tych odcinków. No także wiecie. Ale no cóż. Nagrywamy teraz Fortnite'ika. No i słuchajcie. Lecimy z Fortnite'ikiem. To odwala w sumie, bo potrzebuję. To nie będą lagi, co, ale sobie mam tak zjebany internet, że naprawdę już nie wiem, co jest z tym moim internetem nie tak. Niestety. Dobra. Ale na razie nie zapowiada się, żeby lagowało, także spoko. Dobra. Tam mamy pierwszą skrzynkę. Słuchajcie! Można sobie mały poradniczek jak bić zwykły kadet. Słuchajcie, graj się w naparzankę. Zobaczcie teraz co się wydarzy. Taki mały poradniczek z tego mam z tego odcinka. Słuchajcie, graj się w naparzankę widziałem. O, mam pompę za nim, dobra. Słuchajcie. Zobaczcie tutaj na przykład. Za skrzynkę prawie 1000 PD. Słuchajcie no, róbcie to, grajcie w naparzankę, kurde. Zobaczcie ile z tego w ogóle jest expa widzowe, nie? To jest ponad teraz, ile dostałem? 2400 dostałem. Także opłacalne to jest, także bijajcie ten karnet na takim zasadzie, czyli otwieracie wszystko. Skrzynki te.
Niestety taki pierwszy ten rzecz, żebyście otwierali skrzynkę w sumie. Z tego mam przynajmniej poradnik zrobię, jak wbijać karnet. Niestety, to są te same skrzynki, to zobaczcie. Kolejna skrzynka, kolejna oczywiście na parzance. Tak samo będzie działało na innych trybach, ale na parzance jest lepiej do domu. Resetujecie się, także wiecie. Kolejna skrzynka. Podliczę te wszystkie. A sobie zmontuję trochę ten odcinek. Zmontuję ile dostałem z tego expa. To jest kolejna skrzynka. To też się chyba liczy. Skrzynka ta. 1000 też. To też chyba liczy 1000. Tak jest. Wszystko to otwiera się powyżej 1000 daję wam to. To jest ile dostałem? 10 tysięcy expa? Może nawet i więcej. Obliczę to. Przemysł sobie montowany trochę z tego odcinka. Przemysł sobie monta z tego odcinka, żebyście mieli. Kolejna skrzynka, otwieramy. Kolejne PD lecą. Tutaj będzie to samo. Kurde. Kolejne PD. No. Opłacalne to jest. Róbcie to, widzowie. Kolejna skrzynka tutaj. Kolejne 1000 PD, widzowie. I to działa tak nieskończoność, mam taką nadzieję. Także możecie sobie wbijać łatwo, widzowie, karnet. Kolejna skrzynka tutaj. Kolejna, 1000 expa. Ile, no już 20 000 expa na liczbę mam. A zobaczcie, ile minęło chyba teraz. No kolejna skrzynka. Kolejne PD. Lecicie dalej, widzowie. Także no w ten sposób bijecie sobie expa. Bez wyzwań nawet możecie też to robić. Możecie to robić też bez wyzwań. Także no plus tego. A też druga podstawa, którą możecie robić, to otwieranie wszystkiego. Skrzynek z owocami, skrzynek z kasą, skrzynki z amunicją. A druga rzecz, no to zabijanie graczy. Za zabijanie graczy dostajecie. Gdzie dostawiłem gracza i 3000 expa. Plus za walkę chyba dostaje się expa, ale nie wiem. Jak grałem, to na walce dostałem między 56 tysięcy expa za jedną gierkę. Dlatego, że się biłem sobie, także no. To jest prawie jeden cały level dobie. No troszkę trzeba się pomęczyć, ale no. Nie tak dostałem 6 tysięcy expa. No zobaczcie no. To jest naprawdę dobrze opłacalne, nie? Teraz wpisuję na tym. Zrobienie po prostu graczy, ale za samą walkę też dostaje się chyba expa. Nie wiem, czy tak działa, ale... I otwieracie wszystkie, widzowie, skrzynki. Otwierajcie ze wszystkie skrzynki, jak macie po drodze, tak jak teraz w tym momencie. No i to się stanie, wbijecie pewien level wysoki, zobaczcie, ile miałem na początku tej gierki, ile expa. Może 56 tysięcy na początku, a teraz nagle mam 57 level. No szybko, strasznie to leci jak kul. Także polecam. O, tu gracz. Kolejny exp leci, 3000. Także no polecam. To zrobicie, przy okazji zrobicie, to robicie też karty medali. Wiadomo. I to jest, bo to też bierzecie expa, nie? No i wiecie, no, fajne zabawy. Na pewno, no, zarąbiliście. I to za samą walkę, nawet bez żadnych zadań, żeby też, nie? Wiadomo, przy gierce dobrze się zrobić za zadanie losowe, ale no... No, jakbyś nie liczył tych zadań, no to będę dużo extra dodaję. Więc zaraz zobaczymy po tej gierce, zobaczymy. Ile dało to extra mnie to totalnie w ogóle. Bo aż jestem sam ciekaw. To w sumie wypierdzielę. Przecież to by się mogło przydać w sumie. Mam łące w momentu, zaraz po prostu to będę, nie będę tylko bałowił w tej grze teraz. Lecimy tam, gdzie tam. Tutaj nic ciekawego chyba nie ma. Zaraz się przekonamy.
Jeżeli gra, to kolejny X leci do was. Poco. Zarąbista gra. Polecam, dobry. Następne zadanie w śniegu. Kurde. Mamy partię, by prawie zginął. O. Halo. Leży zowe. Parę mam taką niezłą, że mam. Halo. Widzieli sobie ekspo tego, jak zdawę. Zobaczcie, mamy tego 58 level. Ale nie zrobimy z wyzwania, zrobimy czy jakiś tytuł, ale zawsze się kiedyś dowiemy. To dopiero widzę początek. Okej, dobra. O. Kurde. W tym agendach mi się zabić, że to chyba widzę, że ten chłop chyba robił zadanie, chyba robił sobie, no nie? Ja nie wiem, że tego łapka, że mam z tego. Ja pierdolę, gdzie. Kurwa, ty pieprzona. A radzę ze mną.
Kurde, jak ja szybko nagle level widzę, biorę. No mówię wam, no to jest opłacalny reset. A jaki frajer, że to się chłopi się RPG-iem jednym. No nie wierzę w to, widzowie. Dobra. No odwiedź mam to, ile to wyszło. Na pewno wyszło dużo straszy. No nie wiem, czy ma to ten widzi taki to, no nie wiem. O, nice. Frajer, widzę, no. O, będzie koniec do tego odcinka. Dobra, no przynajmniej idę z tego, bo mam w ogóle ekstra nam z tego wyszło. Jestem ciekaw, widzę, no. Ej, wyszło. Idę z tego ekstra wyszło, gdzie ma o to? Jestem ciekaw, widzę. I... Było widzę tego jak sławiłem, nawet 3 levelem w tym meczu zrobiłem, jak nic. I na zawalkę dostałem... 84 tysięcy PD. Za przetrwanie 24 tysiące PD. A za zadanie dostałem 53 tysiące, no także nie tak źle, no. To razem wyszło nam 161 tysięcy PD, no troszeczkę dużo. Ale z samą walkę to tak jest to całkiem dużo. Więc no... Bardzo polecam, to przetrwanie też jest strasznie dużo, także no wiecie, no kurde, 24 tysiące dodatkowe. Więc no fajnie, widzimy się w kolejnym odcinku. Polecam, poradnik, mam nadzieję, że wam pomogłem jakoś. Widzimy się w kolejnym odcinku.